Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W Trzcinicy po raz siódmy odbył się festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych. Tegoroczne spotkanie miało miejsce w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Trzcinicy. Jego organizatorem był wójt gminy oraz proboszcz parafii. Kolędowanie w gminie Trzcinica to już tradycja. Każdego roku do kościoła przybywają liczni nie tylko mieszkańcy Trzcinicy, ale również zaproszeni goście. Wszystkich wspólnie powitali ksiądz Wiesław Cieplik oraz wójt Grzegorz Hadzik. Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować i podziękować wszystkim dzisiaj występującym, wszystkim chórom, solistom, zespołom, wszystkim tym osobom, które właśnie swoim pięknym śpiewaniem tutaj mogliśmy być właśnie tak uraczeni taką piękną dozą takiego świątecznego przebywania. Ja tutaj dziękuję księdzu dziekanowi za udostępnienie kościoła, bo naprawdę akustyka jest bardzo dobra. Wspólne spotkanie, wspólne kolędowanie to naprawdę jest taka tradycja naszej gminy. Wspólne kolędowanie rozpoczął tym razem chór zespołu szkół w Trzcinicy pod kierownictwem Renaty Adamskiej. Następnie dzieci i młodzież z terenu gminy Trzcinica zaprezentowała kolędy pastorałki i piosenki świąteczne z podziałem na grupy wiekowe. Przedszkola klasy 1-3 szkoły podstawowej, klasy 4-6 szkoły podstawowej oraz 7-8 i 3 gimnazjum. Utwory przygotowano w tradycyjnych, jak również nowoczesnych aranżacjach muzycznych, zarówno solowo, jak i w zespołach, co niektórzy uczestnicy wystąpili w specjalnie przygotowanych strojach. Wykonaniom towarzyszyła świąteczna atmosfera. Młodzi artyści otrzymali od publiczności sporo braw. Festiwal zakończył występ chóru wiolino zespołu szkół w Laskach pod kierunkiem Danuty Wieczorek. To jest piękna tradycja, śpiewanie kolęd, podtrzymywanie tej atmosfery radości w naszych domach z faktu narodzin Chrystusa. No i myślę, że takie spotkania, takie przeglądy z panem wójtem będą dalej organizowane. Dla radości, dla naszych rodzin, po to, abyśmy się razem wzrastali w wierze, w miłości, w nadziei i z faktu, że cieszyli się z faktu narodzin Chrystusa, który przychodzi do nas. Wszyscy uczestnicy kolędowania otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz aniołki, które wręczyli wójt, przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk, sekretarz gminy Renata Ciemno oraz ksiądz proboszcz Wiesław Cieplik. Na zakończenie festiwalu wspólnie odśpiewano kolędę i wykonano pamiątkowe zdjęcie.